Campus. Campus. Audycja Lekko w Radio Campus. A tu obsługa pierwsze krzesło na stół. Buda rozerwała dress code na pół. Gdzie są ludzie, co jest zresztą? Co za gruz. Ja i tak w nosie mam większość. Większość tu. Jestem Polak, śpiewam 100 lat. Naszego króla narodowego ojcem był stolarz. Ja zawsze ponad, mnie nie przekonasz. Twoja kulpa, jeśli ze mną tańczy twoja żona. Lubię klaskać, gdy sprowadza mnie na ziemię pilot. Życie w zastaw, za twoją miłość dam. Kotku nastaw, napalnik jak najszybciej bigos. Szczyptę masła i melancholijny stan. Nagle zebrali się prędko ponad stu. Pierwszy lepszy lot do Glasgow. Ludzi tu. Ja sobie poradzę lekko. Zrobię szum. Excuse me, where is lektor? Bo nie rozumiem słów. Jestem Polak, daj zozola. Duma turbo przylepiła mi się do nadkola. Hity z Opola, ciut gorsza kola. Butle zbieram, bo przydadzą się do Mołotowa. Lubię zaspać i klnę wtedy jak szept. Idę o zakład, że prześladuje pech mnie. Kiedy basta, od kiedy będzie lżej? Mama mówi, że już jest. Sobie winni, podpieramy ściany, kiedy inni tańczą cały dzień i noc. Nigdy nie jest im wstyd. Razem zawołali let's go, zaufali sobie wewnątrz. Potem jak odzyskali pewność, na wszelki nie mówili Niemcom. Tak, 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 tak energetycznie i tak skocznie rozpoczął Vito Bambino, chociaż takich stonowanych momentów na jego najnowszym albumie również nie brak. Kasia Nowicka, Nowika, witam was serdecznie w audycji Lekko, w której dziś gościnią jest Paulina Przybysz. Cześć. Cześć. Rzadko się zdarza, że już w pierwszym wejściu pojawia się gość, ale Paulina dzisiaj bardzo się spieszy, bo ma próbę. Tak. I musimy ją wypuścić szybko. A poza tym Paulina tu jest ciągle, można powiedzieć. Można powiedzieć, tak. Mogłaś to się przekimać po wczoraj właściwie. Tak, tak. Może po prostu swój materacy. Gdyby nie te dzieci, to wszystko, to byś mogła to w ogóle inaczej sobie zorganizować. To prawda, mogłabym zamieszkać w małym mieszkanku. Dokładnie, na małej dziupli tutaj. No dobrze, to może w takim razie ta rozmowa będzie przebiegała od końca i tak jakby zawsze na koniec jest o koncercie, więc skoro pędzisz na próbę, to od razu powiedz, po co ta próba. Próba jest, gdyż jutro w Praga Centrum gramy koncert premierowy z piosenkami z płyty Wracając i zapraszam bardzo serdecznie. Bilety jeszcze są i po prostu będzie to dla mnie mocne wydarzenie. Dużo we mnie emocji ciekawych.
No wiesz, domyślam się, ale z drugiej strony, kurczę, ty już jesteś taką wyjadaczką, no wiesz, to nie jest przygotowywanie debiutanckiego materiału, tylko to jest, no już dla ciebie nie pierwszy zna, wiesz, jak to się robi i wiesz, nad czym trzeba szczególnie popracować, żeby tam się nic nie wysypało, więc myślę, że to trochę już jest dla ciebie taka, może rutynka to jest złe słowo, bo ono ma złe konotacje, natomiast... Ale zawsze od początku. Ja się zawsze od początku każdym projektem jakoś przejmuję, jakbym przygotowywała znowu przedstawienie jakby pierwsze. No tak. Natomiast mam taką ekipę mocną na scenie, że się nie boję o nic, bo po prostu moja kierowniczka Wiktoria Jakubowska trzyma wszystko w ryzach. No i kogo tam jeszcze masz, to od razu powiedz. Patryk Kraśniewski jest pianistą moim. I też zresztą trochę porobił piosenki na ten album. Krzysztof Baranowski gra na basie, ale też pobrałam ze składu Rita Pax, mojego drugiego. No tak, właśnie zastanawiałam się, na ile to się nakłada. Wiesz, no? Nakłada się właśnie Paweł Zalewski, który jest gitarzystą, ale też jest, no gra też na wiolonczeli, a ja bardzo dużo wiolonczel znowu nagrałam na ten album, więc musi przekładać gitarę i wiolonczele. Ty bardzo kładziesz ten nacisk na brzmienie i powiem ci taką anegdotkę. Ostatnio jechaliśmy z moim zespołem. Ja tych koncertów niestety nie gram zbyt dużo, więc ja w ogóle każdą minutę spędzoną z moim zespołem to w ogóle celebruję. No oczywiście uwielbiamy też ploteczki i uwielbiamy sobie w samochodzie słuchać różnych artystów, szczególnie polskich i troszeczkę ich tam albo ich obsmarować, albo ich pochwalić. Bo jest taki kawał, że spotkał się zespół i nikogo nie obgadał. I co się dalej? No właśnie, to jest śmieszne, oczywiście. I akurat rozmawialiśmy o miksach w ogóle. Kto jak miksuje, czyje utwory brzmią dobrze z tych ostatnich, bo ja coś tam dla siebie szukałam, jakieś porady. I przesłuchaliśmy ileś tam utworów, nie powiem, które skrytykowaliśmy. No i wjechał utwór Wracając. No i tak, wiesz, to tak się zaczyna. A, to Kapolina, to ha, 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 ha. I nagle wchodzi, wiesz, i po prostu wszystkim opadły kopary. Po prostu stwierdziliśmy, to jest to. O, jak świetnie. To jest naprawdę ta moc, której szukaliśmy. To zapraszam do miksów, do Jacka Antosika. On naprawdę umie. On umie zdecydowanie. W ogóle jest to chyba jednak mój ulubiony, stwierdzam, utwór z tej płyty. Właśnie przez to takie walnięcie, nie powiem tego brzydziej. No jest ogromna naprawdę siła w tym utworze, ale w ogóle, no nagrałaś super płytę. Dziękuję. Dziewczyno, naprawdę. Chociaż miałam przez moment takie obawy, mówię, o co ja będę pytać Paulinę, o której po prostu wszystko wiem. Śledzę jej drogę od samego początku i to jest takie czasem dziwne. Z jednej strony fajnie kogoś dobrze znać, bo będzie się lepiej rozmawiało, ale tak trochę czasem nie przychodzi ci do głowy jakieś konkretne pytanie. Tak właściwie. To prawda. Ja też teraz prowadząc audycję właśnie mam takie wrażenie, że to we mnie cały czas żyje, że tak od chociaż jakby sytuacja jest co tydzień, to już od niedzieli do środy po prostu zaczynam rozmawiać w głowie z moimi gośćmi, jakby prowadzę wewnętrzne dialogi. A potem oni przychodzą i się okazuje, że w ogóle jakby to się samo dzieje i w zasadzie mogłabym nie prowadzić tych dialogów od niedzieli. No tak, ale gdzieś tam z tyłu głowy to jest. No ale fajnie ci się prowadzi, tak? Fajnie. Bardzo lubię zresztą zdobywać tę wiedzę o po prostu kolegach i koleżankach ze scen i potem w ogóle patrzę na nich zupełnie inaczej, bo dowiaduję się rzeczy, których właśnie w busie bym się nie dowiedziała. No tak, a poza tym fajnie jest wspierać się wzajemnie. To jest bardzo ważne i to jest bardzo nam potrzebne, bo mamy tak niewiele tych dróg i kanałów informacyjnych, prawda, teraz z muzyką. Dobrze, posłuchajmy może dwa słowa od ciebie na temat utworu NATO, bo ja specjalnie wybrałam takie utwory nieograne. Super, najlepiej. NATO to jest moja w ogóle taka fantazja, uwertura w ogóle mojego umysłu. Utwór, który ma jakąś taką, chyba taki w sobie auto-coaching, który po prostu budzi i motywuje siłę wewnętrzną do działania i w ogóle nie jest to polityczny utwór o United. No wiem, tak. To jest taka to super gra słowna, tak. Których jest wiele w twoich utworach zresztą. Tak, jest to produkcja stworzona z Pawłem Stachowiakiem, czyli wują HZG. Bardzo mieliśmy duży fan i bardzo kleliśmy
mówiąc, jakie to jest fajne. O, jest, on jest świetny, jestem jego fanką, absolutną. Dobrze, słuchajmy, Paulina Przybysz, na to z albumu Wracając. Nie myślisz, coś dadzą za to, że od lat wysysają z ciebie moc, może nie jest to twoją wadą. Regeneruj się, próbuj utrzymać pion, już nie jesteś tą małolatą, której wartość wyznaczał obok, też masz głębokie, dostojne vibrato i jedyny w rodzaju swoim głos. Nie wystarczy się zbrojnych na to, żeby wstrzymać natarcie twoich wojsk. Każdy dźwięk może być armatą, weź do serca ci mówię, make some noise. Moją gościnią jest Paulina Przybysz, a ja wam przypominam, że możecie wysyłać oczywiście SMS-y 886-971-971 i piszcie do nas na Facebooku. Tam jest piękna zapowiedź z koncertowym zdjęciem Pauliny i chętnie sobie poczytamy, co tam wam w duszy gra, szczególnie w kontekście oczywiście albumu Pauliny, albumu Wracając. No i wracając, o, widzisz, będą wszyscy dziennikarze już na pewno tak. Tak, tylko, to tak jest, działa. To wiesz, no niestety, to wiesz, te tytuły takie wymyślamy też trochę, prawda? Tak. Ponieważ nie mamy dużo czasu dzisiaj na ten wywiad, to też tak trochę ankietowo chciałam cię potraktować. Taki, wiesz, rzucić ci parę takich haseł. Na przykład, czy teraz pisze ci się łatwiej, kiedy masz już dużą wprawę, duże doświadczenie, czy właśnie trudniej, przy takim pokaźnym, wiesz, dorobku, ten lęk na przykład przed powtarzalnością, czy się pojawia u ciebie? Z jednej strony mam chyba większą świadomość i jest inaczej, jak gdyby percepuję w ogóle sztukę, więc swoją też inaczej percepuję, ale mam też po prostu takie przeświadczenie, takie uczucie, że zawsze jak pójdę do pracowni i wyjmę kajet i wyjmę mikrofon, to niezależnie od tego, czy jestem jakby w jakimś takim niższym miejscu, czy wyższym energetycznie, to wiem, że coś ze mnie wypłynie i to jest chyba ekstra, bo jakby jak mam ten dzień na pisanie, to nie ma takiego dnia, żebym nie wyszła z utworem jakimś. Mm-hmm. I to chyba już jest po prostu jakiś taki skill nabrany przez życie, który daje już taką mi frajdę z tego. Nie mówię, że to od razu są super piosenki. Czasami są słabe albo jakieś takie po prostu z procesu psychologicznego, mm-hmm. ale nie docelowe, ale łatwo mi się pisze, tak.
Ale jednak tą podstawą, no bo również zajmujesz się produkcją, bardzo dużo umiesz sama zrobić, ale jednak tą podstawą, tą bazą, tym co jest najważniejsze, osią są teksty i od nich zaczynasz, tak? Niezupełnie. U mnie bardziej jest tak, że zaczynam od jakiegoś bitu albo jakichś akordów i pisząc melodię od razu kładę jakieś zdania. Bo bardzo nie lubię, znaczy nie lubię, jest dla mnie trudne na przykład, jak piszę dla kogoś tekst i dostaję taką rybę i muszę tak, dopasować tam sytuację, to jest dla mnie wyższa matematyka, z której jestem słaba. I żeby zawrzeć tam i poezję, i tę rytmikę, i te rymy zachować w miarę takie jak... przebojowo było, no. Tak, to jest jakby duży, duży wysiłek, więc ja sobie go oszczędzam i po prostu staram się od razu myśleć, o czym ten numer jest i od razu kłaść zdania, które płyną. I jakoś tak dla mnie to jest najnaturalniejsze. Mhm. Bywa, że potem coś podmieniam, bo stwierdzam, tak, że coś jest, nie wiem, powtarza się jakieś słowo albo coś. To ciekawe jest, co mówisz. Bo ja z kolei, bo mi się z kolei zdarza, żeby nagrać komuś prewkę, to nagrywam to na konkretnych słowach, na przykład po angielsku, tak, ale wymyślonych tak na szybko, aby tylko było. No i potem się do nich tak przywiązuję, że oczywiście muszę ten tekst budować na tych kilku, które mi się spodobały z tych bez sensu. No właśnie, właśnie. No zawsze w ogóle w tym piosenkopisarstwie też jest coś takiego, że często przywiązujemy się do wersji demo. Czyli na przykład tak świetnie nam się zaśpiewało w procesie powstawania. To było najbardziej emocjonalne i takie pure. Trudno to w studiu tak, czasami odtworzyć. Dokładnie. Albo właśnie jakaś produkcja przychodzi z zewnątrz, która jest super, ale naprawdę trzeba się z nią pochodzić w niej jak po prostu w nowych dżinsach, żeby poczuć dlaczego tak i że w sumie to jest świetne. Bo ja czasami do swoich szkicy też potrafię się przywiązać. No ale czy wtedy właśnie słuchasz się doradców, wiesz, czy wtedy masz takich ludzi i wiesz, że trzeba czasem nie do końca sobie ufać, że jeżeli ktoś powie, słuchaj Polina, no ale to jest po prostu lepsza wersja niż ta, do której się przywiązałaś, sorry. No to są bardzo trudne rzeczy, bo z jednej strony to lepsze zawsze będzie super subiektywne i co człowiek to opinia, ale wiadomo, że są ludzie wytwórni, są ludzie ze studia, są przyjaciele, którzy po prostu na przykład mnie znają i wiedzą, że to jest najbardziej prawdziwa wersja i no trzeba między tym lawirować, ale trzeba dawać sobie czas, tak sobie myślę, że warto na przykład napisać piosenkę i zapomnieć o jej istnieniu i wyjąć ją na przykład 2 tygodnie później i zobaczyć, że o, jaka piosenka i wtedy poczuć na świeżo, co się do niej czuje. I jeszcze a propos tej dojrzałości, bo tutaj słuchając Radia Campus, szczególnie w porankach, często słyszę, jak ludzie 30-letni mówią, albo 35-letni, jacy są starzy, a jesteśmy starzy. I takie też hasło dla ciebie, starość versus dojrzałość. Wiesz, no jak... No ja się nie czuję jeszcze staro, ale czuję, że jestem na jakiejś takiej nowej planszy już, takiej trochę zdystansowanej. No właśnie. Ale tak wesoło w miarę zdystansowany. Oczywiście mam momenty, że myślę sobie, o nie, mój czas przeminął, odchodzę. Niniejszym rzucam się w przepaść. Oddaję berło młodym. Oddaję berło i po prostu może zajmę się czymś innym, nie wiem, rozglądam się jakby za miejscem pracy, myślę sobie, a daj spokój. Ale jednocześnie też zadaję sobie pytanie, Paulina, czy umiałabyś żyć bez śpiewania i robienia muzyki? I okazuje się, że No odpowiedź przychodzi raczej szybko. Raczej to jest jakaś taka dekapitacja chyba by nastąpiła mojej osobowości. Dokładnie. Teraz posłuchamy utworu Koniec z Margaret, z którą rozumiem zaprzyjaźniłyście się przy okazji projektu twojego kobiecego Women's Voices. Właśnie wyleciało mi to z głowy. Tak. Mimo, że was zapowiadałam, to wyleciało mi z głowy, widzisz. No. Tak, ja nie wiem, z Margaret ja po prostu czuję jakąś więź ponadwerbalną. Natomiast pamiętam, że bardzo mnie orzeźwił utwór Bajkał, który usłyszałam w pewnym momencie parę lat temu. To jest numer 88 z Kachą i właśnie z Margaret. I tak miałam typu, Boże, ona jest w ogóle czymś innym niż ja myślałam, że ona jest. Tak, ale to zawsze przychodzi, szczególnie kiedy ją poznasz właśnie. Tak, ja tak, miałam tak. Dokładnie taką samą refleksję. Że też ostatnio u mnie w audycji była i świetny, świetny czas. No właśnie, pewnie można podcastu posłuchać. Można. A widzisz, zareklamuję, taka jestem. Tak. Dobrze, Paulina Przybysz i Margaret i utwór Koniec. Za mną idź. I kiedy biegnę, to nadążaj dziś.
która nas ciąga, może gęsta być i my musimy być czujni. Stado licz, odliczaj ciągle, bo gdy jedno z nich zostanie w tyle, może zginąć i nie znaleźć drogi do studni. Weź mnie za rękę i przeprowadź przez piosenkę. Jak przez ciemny las, zamknę oczy, a ty patrz. Plastiku na księżycu masz to jak banku. Mówię o nadziei, trzymajmy się faktu. A człowiek jak szczur, co pożera wszystko jedno. Świecimy się bez planszy, od światła ślepną. Zbiegniemy do blasku, szukamy poklasku. Czas się wywodzi z transu, to wiem na pewno. A co jeśli koniec świata? Jeszcze zanim zacznę latać. A co jeśli koniec świata? Jeszcze zanim zacznę latać. A co jeśli koniec świata? Wszystko tylko górę lęków. Zostanie pył po nas, więc ty się czymś pobaw. Patrz w drugą stronę, fakt waży tonę. Możesz stać na szatach, albo teraz zadać dla nowego świata. Jeszcze tego lata. No, nieźle, nieźle. Końcówka taka dobra, zmyła jest na koniec. Apokalipsa. Właśnie, gdzieś mi tu mignęło, coś nam się dostało za to, że Paulina, że za dużo cię jest, że za dużo cię jest, że ciągle wszyscy wszystko o tobie wiedzą. Dobra. Nieprawda. Ale przecież to ja pytam o innych ludzi. Tak, przecież. Poza tym my zupełnie mówimy o innych rzeczach. Dobrze. Właśnie. No, co do tekstów, no fajnie, poruszasz dużo, dużo tematów. Mnie szczególnie jakoś naprawdę takie miałam ciary, jak przeczytałam, posłuchałam utworu Definicję. Cóż to za prawdziwy do bólu tekst o związkach, że zacytuję: zadzwoń, przyjdź, nie mogę zasnąć, ciszy pisk zaciska gardło. No to jest naprawdę dobre i można sobie cytować, cytować i to jest fajne, wiesz, się w to zagłębiać. Myślę, że też jesteś chyba dumna z kilku momentów, co? Jakby tutaj z polskiego? Siostra mi powiedziała, że jakby no piątka z polskiego, tak, naprawdę. Tak, no to nie wiem, jak siostra w tak w dniu mówi. Premiery mi tak powiedziała, myślę sobie... Okej. Okay. No, ale co do jeszcze tych takich pytań bardziej ogólnych, wiesz, jak u ciebie jest taką sztuką właśnie odpuszczania, wiesz, bo to trochę z wiekiem przychodzi, nie? Jest mniejsze takie napieranie na siłę pewnych rzeczy, może więcej asertywności, bo ty w ogóle jesteś aktywna bardzo, wiesz, właściwie no przechodzisz z projektu w projekt, angażujesz się w bardzo, bardzo wiele rzeczy, więc trochę mi wyglądasz na tytana pracy przede wszystkim. Nie wiem, czy to jest prawda, tak ciebie odbieram. Ale też właśnie to odpuszczanie, też w sensie nie denerwowania się na pewne rzeczy. Na przykład, wiesz, no na pewno to przychodzi, ale czy zdarza ci się nadal wkurzać, że na przykład piosenka soundtrack, totalnie przebojowa, słoneczna, że ona pewnie nie zagości na tych, potężnych playlistach. Mm-hmm. Że to jest takie, wiesz, ciągle po prostu człowiek zadaje sobie pytanie, dlaczego ktoś nie zaryzykuje i tego nie zrobi? Przecież ja jestem pewna, że to by się, wiesz, może nie ma tej pompy tamtej produkcyjnej, o którą chodzi, ale to by przecież się wpasowało.
Ja już czuję, że niezbadane są jak gdyby te ścieżki hitów. Moim spokojem jest ten moment, kiedy jakby jest dla kogo grać i to jest jakieś takie najważniejsze. A też nie jest jakby łatwo na rynku koncertowym w ogóle. I dzieje się dużo rzeczy i trochę nadrabiamy zeszłe lata. Jest też tak strasznie dużo tych artystów i tak bardzo dużo daje się miejsca. Wiesz, ci debiutanci, którzy kiedyś musieli tak się przebijać łokciami, teraz mają jakoś utorowaną tą drogę, mam wrażenie. Niby tak, ale jest ich tak strasznie dużo i ten cały internet jest taki pełen. Ja na przykład zastanawiam się, czy 20 lat temu, gdyby były Instagramy, Facebooki i wszyscy by napierali, to na przykład, czy moja macierzysta kapela Sisters miałaby taką jakby, nie wiem, siłę przebicia, czy bylibyśmy jednymi z miliona po prostu zespołów, które akurat wtedy złapały zajawkę na taką muzykę. Nie wiem tego. Myślę sobie, że Tego to się jest nie ciekawe, dowiemy, tak, że dużą część życia spędziłam jednak poza Facebookiem, bo on nie istniał. Tak. I jak teraz mówię moim dzieciom właśnie, że hej, jak graliśmy, no to wtedy po prostu ludzie mówili sobie, że o, ta kapela gra tu i tam i graliśmy trasy po Warszawie i to było jakieś takie naturalne napędzanie się wydarzeniami, które były takie rzeczywiste, fizyczne, nie, że ktoś nagrał na TikToka 4 sekundy i jak gdyby niniejszym zrobił karierę, tylko że jednak po prostu ludzie grali próby, ludzie grali koncerty, ktoś się tym jarał, ktoś to przekazywał ustnie po prostu jak z wioski do wioski, że hej, chodźmy tu, bo ci fajnie grają. I z tego robiły się jakby życiowe sytuacje, takie jakby jakaś tam kariera i nie wiem, jakby to było się urodzić na przykład jednak w 2000. No. No, jak moi koledzy z płyty. No ale wiesz, ta ironia losu dotycząca social mediów polega też na tym, że o ile na początku się mówiło, ale fajnie, bo teraz jest tak łatwo dotrzeć z wydarzeniem, z czymś, a teraz właśnie trudno, bo to przegapiasz i tak. To po prostu tak, algorytmy często się tak działają. Tak, o koncertach, nagle na patrzę, które że w ogóle, nie wiem, tam ostatnio było... Że ktoś grał i ty nie wiedziałaś o tak, tym. Tak, tak, dokładnie. Już teraz pamiętam to. Fever Ray, tak. Ja nagle się dowiedziałam, że jest koncert Fever Ray i kiedy był już wyprzedany. W ogóle, wiesz, no. Właśnie, właśnie. Są takie sytuacje, więc to już zaczyna... Wiesz, dlatego ja powiem jeszcze raz, że jutro gram w Warszawie. Zapraszam. Nie przegapcie. No, dokładnie, dokładnie. No to właśnie o tym polskim rynku jeszcze chciałam troszeczkę powiedzieć, ale w sumie powiedziałyśmy już sporo. Ty, rozumiem, słuchając sama teraz może więcej tej polskiej muzyki z racji na twoją audycję, lubisz sobie, tak rozumiem, podzielić to między hip-hop, między bardziej coś soulowego. Wiesz co, ja tego nie umiem podzielić na własnej płycie, w sensie sama nie wiem, co ja do końca... No ale to wszystko właśnie tam jest. W jakiej kategorii. No. Ostatnio się widziałyśmy na Fryderykach i na przykład tam właśnie zastanawiałam się, gdzie ja zgłoszę tę płytę? W jaką kategorię w ogóle? No wiesz, te kategorie to jest jakby w ogóle odrębny temat i odrębna audycja, ale też no, nie dziwię się, że też je trudno stworzyć i trudno jakiś konsensus w ogóle osiągnąć, jeśli o to chodzi. No, nie no, tak pytam cię, bo to są dla mnie zawsze ciekawe rozmowy, czy z tobą, czy ze Skubasem, czy no jest nas taka grupa, którzy po prostu jesteśmy tu bardzo długo. To stwarza bardzo dużo trudności, bo przede wszystkim ciężko, a coraz trudniej nam już, wiesz, no o, Nowika, o Paulina, o Skubas, o ktoś tam, wiesz, że podtrzymywać to zainteresowanie i sobie z tym fajnie radzić. Ale myślę, że dla ciebie to łączenie się z tak wieloma osobami jest bardzo pomocne, w sensie takiego odświeżania cały czas i wizerunku, i dla samej siebie. Nie wiem do końca, czy to jest mądre w tym wizerunku, czy nie, ale wiem, że jest to zdrowe dla mnie i że po prostu zaspokaja moją potrzebę cały czas robienia nowych rzeczy. I może po prostu jak umrę, to te płyty wszystkie tak hurtem pójdą. No. Niemniej tworzę sobie tą taką kryptę tam. Nie, jak u Prince'a taką. On ma ten vault, ukryte te nagrania. Zresztą mam taką właśnie umowę z chłopakiem, że jak umrę, to żeby wydał te demówki, tylko trochę podmiksował. Ojejku, ale tematy miał... Ale nie czuję się staro, nie. W ogóle się czuję staro, ale tak sobie pomyślałam, co zrobię, jak umrę. Dobrze, i to tak bardzo optymistycznie zakończyłyśmy. Ja trzymam kciuki, bo ten koncert to jest początek trasy, prawda? Tak, to prawda. To gdzie tam dalej cię będzie można usłyszeć w tych najbliższych dniach? W najbliższych dniach Wrocław, Poznań,
Gdańsk. No, najfajniejsze miasta, kurde. Tak, w czerwcu jesteśmy w Krakowie. Zapraszam bardzo serdecznie na mój Instagram i Facebook. Tam pięknie są podane linki do wszystkich wydarzeń i można wbijać. Będę też trochę na festiwalach. Olsztyn Green Festival, Fest Festival i w ogóle ze składem Rita Pax pojawimy się w Jarocinie. O, super. Trochę też pojeżdżę z Krzyśkiem i Natalią w Zalewski Śpiewanie Mena, więc na letnich brzmieniach się gdzieś tam będziemy pokazywać i... No to nie na pani nie narzeka, bo pani ma bardzo intensywny sezon zaplanowany i tym samym, bo się spieszysz, zobacz, która tu godzina tak, już muszę jest. Tak, lecieć na próbę. Musisz lecieć. Paulina Przybysz była moją gościnią i na koniec zagramy bardzo piękny utwór, naprawdę chylę czoła, Jak tam. O. Wiem, że powinniśmy zacząć od Hej, jak tam, hej, jak ale tam? Mi akurat on pasuje na koniec. Także ja świetnie. Powodzenia. Dzięki. Jak tam ciało, jak tam dusza, jak u serca, co porusza jednym i drugim, co przemilczysz, co zagłuszyć chcesz, jak cię szukasz, kiedy się gubisz. Prezentuje Nowika. Thank you.
No, bardzo się zrobiło kobieco, dziewczyńsko. Paulina Przybysz już uciekła na próbę. Za nami najnowszy utwór Kiwi. Kiwi też była moją gościnią w ramach cyklu One. I Kiwi chyba dziś, tak, dokładnie dzisiaj jest premiera epki zatytułowanej Paranoje, na której już kilka utworów, które dobrze znacie z naszej playlisty i z mojej audycji. Teraz kolejna polska wokalistka, ale z takimi bardzo mocnymi brytyjskimi korzeniami i też z takim dojściem, że tak powiem, to brzydko zabrzmiało, dostępem do naprawdę genialnych muzyków i producentów, i to słychać w jej muzyce. Nie wiem, na ile to się przyjmuje w Polsce, gdzie zawsze to ten soul, to R&B, no soul tutaj bardziej może, taka bujająca muzyka wykonywana po angielsku, no nie ma łatwo. Wiadomo, że to jest bardzo miłe dla ucha, tego się super słucha, natomiast jestem ciekawa, jak to wszystko wygląda w przypadku Kasi Konstans, bo o niej mowa. Posłuchajmy jej świeżutkiego utworu, bardzo bujająco się zrobi i letnio, Don't Call Me On My Birthday, tutaj gościnie Dylan Jones. Kasia Konstans, premierowo zupełnie. Pretty. Audycji Lekko w Radio Campus. Seated down in love, it takes some time.
To artysta, który równie jak Paulina Przybysz lubi chyba kolor czerwony, bo również ten kolor ozdabia jego okładkę albumu zatytułowanego Present, a ten artysta to po prostu Q. No to jest takie odważne w sumie przybierać taki pseudonim, bo ciężko takiego artystę potem gdziekolwiek wyszukać. Młodziutki chłopak, bardzo to jest przyjemne, jakoś tak się przypadkiem spotkałam z jego twórczością. A teraz chciałam powiedzieć, że teraz ten będzie nie młodziutki, bo to mój dobry kolega, który kiedyś pod szyldem Shumi Fikes tworzył różne utwory i remiksy. Mieliśmy okazję również współpracować przy nowej wersji utworu Prince'a Love Bizarre. Bardzo miło wspominam tę współpracę. No i teraz Fikes, bo o nim mowa, pisany przez Y. Oczywiście cała playlista będzie na Facebooku, tam gdzie zapowiedź dzisiejszej audycji Lekko. Wydał album, taką epkę, można powiedzieć wydłużoną epkę, zatytułowaną Heart Stop the Beat. Jeden utwór wam już prezentowałam, który został zobrazowany ciekawym bardzo teledyskiem. To był utwór Heavy Rain. A teraz posłuchajmy Insatiable Desire. Ależ tytuł, Fikes.
znowu widzisz, Karol, tutaj mnie zagadałeś i ja teraz nie zdążę sprawdzić, jaki jest tytuł tego albumu. Dobrze, może zdążę. Fajks jeszcze tutaj pobrzmiewa, ale zostajemy w klimacie bardzo, bardzo energetycznym i wręcz tanecznym. I na pewno tych panów usłyszę nieraz w tym sezonie na różnych, różnych festiwalach, również na festiwalu Carbon, o którym będziemy tutaj troszeczkę mówić. Cats and Dogs, bo o nich mowa. I o co mi chodziło? Jest, mam to. 20 years of Cats and Dogs. Naprawdę ostatnio Cats and Dogs zamieszczali takie urocze zdjęcia i filmy ze swojej młodości, kiedy zaczynali jako Three Channels i byli takimi po prostu chłopczykami podskakującymi za DJ-ką. To naprawdę bardzo, bardzo fajnie wyglądało i fajnie się to ogląda. I zagrajmy, ja tu jeszcze sprawdzam, bo ja czasami coś, wiecie, powiem wam coś dziwnego, ale ja jeszcze wolę się upewnić, bo też chciałam jeszcze o kimś powiedzieć. Dobrze, ja nie będę już tutaj nic mieszała i powiem tylko tyle, że to będzie Cats and Dogs i jeden z moich ulubionych utworów, do których zresztą nagrałam się również do teledysku Wave i tutaj w wersji Matisa Remix. Jak poznać, że sezon budowlany ruszył na całego? Jak najszybciej udać się do Brikomana, by poznać najlepsze okazje sezonu? Na przykład panele podłogowe Dom Salvador AC4 7 mm w super cenie 29,86 za metr kwadratowy albo odkurzacz warsztatowy z akcesoriami do pracy na sucho i mokro za jedyne 269 zł. Ci, co się znają, wiedzą, że w Brikomanie sezon na całego to sezon na okazję. Kupuj też przez telefon i na brikoman.pl. Z transportem zawsze na czas. Brikoman. Znamy się. Reklama.
Babylon by bus, no tagalongs. It's a marathon trying to run it up. Lake Michigan, a frozen pond, black swan with the bubble butt. Opera glasses clutch front my ugly mug. I administer the food and drugs, monsoon love, oxytocin flood. Red mud ran out the hills like blood. Glistening water bug on clean counter. Plague mask gave the place and cursed me glower. He ran away, I gave chase, but gave up and sat on his gate for hours. Pissing in a bottle, lamppost adorned with the missing. Listen, I'm not swimming in the Mars. Parachute twisted and snarled, just glad I kissed him. I knew the time was borrowed. Yo, stiffs with the blends to celebrate the new wave. Hope a host ain't got himself a 12 game. Not a kind of loot game. Playing devil's advocate, now who's game? Handsome with my b-boy, true going in the feed. Cold open, so the focus cameras pan to a freeway. The ransom was a decoy, we pinoyed a heat wave. Red herons nest in the Bible belt. Cash it with the carbine, never can be too safe these days. When the Vistas blind phase, my hand caught a callus. Dallas overseas kick when debt levels are rare. Mouth dry on that south by road to Damascus. Better call Saul, the cabin's getting bad with traffic. Bump up of a night rider, wish we had an airwolf. Dickhead logic somehow hacked into our Bluetooth. Move quick, bad news, croup thick. Constellation funk, bad moon as viewed through the roof tent. Caught him lacking on 9-11. I lie down like V.I. Lennon. People don't want the truth, they want me to tell them grandma went to heaven. Rifle on the wall is an icebreaker. All the world's a stage, she came to me in full makeup. Anyone wanna be in my life, gotta sign several waivers. Wires out the tasers, suspicious fire in the galley of the freighter. What I do can't be copied. I take care of these words, much housing by proxy. Somehow beat the talk screen. God save the queen, but that train doesn't stop here anymore. Lubię takie klimaty. Billy Woods, Kenny, Segal i Babylon by Bus. Dobry w ogóle tytuł. Cała playlista za chwileczkę zostanie wklejona na Facebooku. Teraz jeszcze bardzo ważna premiera, o której o mały włos nie zapomniałam, ale nie zapomniałam też o tyle, że to będzie też zapowiedź mojego gościa. No, muszę powiedzieć, że się jaram. Tak, ponieważ moim gościem za tydzień 18 maja będzie Mikołaj. I ja tutaj pozwolę sobie zacytować coś, co artysta sam napisał o tym singlu, bo myślę, że to jest na tyle intrygująca zapowiedź, że jeszcze bardziej nadstawicie uszu. Nagrałem coś bardzo osobistego, bo nie dałem rady zdusić tego w sobie. Czuję, że w dość przyjemny sposób jest mi wszystko jedno, tu cudzysłów. Moja twórczość weszła w nową, totalnie bezkompromisową fazę. Mikołaj, zapowiedź jego epki na zakończenie. Później jeszcze artysta zupełnie świeżutki, nowiutki, Maciej Szkonter, który utworem What Up zapowiada swoje wydawnictwo i pewnie do niego wrócimy. Kasia Nowicka-Nowika, bardzo wam dziękuję. Karol Sawicki realizował ten program. Za chwileczkę Maciej Kopytowski, jego kampus główny. Zostawiam was z Mikołajem i Mikołaj i Restart. Spalam kolejny gram, w oczach przyjemny piach. I choć nie chcesz mnie znać, akceptuję ten stan. Ach, Mikołaj to duch, nieuchwytny jak wiatr. Choć nie znamy się już, przecież dobrze mnie znasz. Nie rozumie mnie świat, nie rozumiem go ja. Czy potrzebny nam czas, czy niepisany nam. Spalam kolejny gram, w oczach przyjemny piach. I choć trochę mi żal, akceptuję ten stan. Dobrze robi mi ten restart. Wow. Nagle moja lepsza wersja. Nowe piosenki piszę z miejsca, jak wtedy, gdy byliśmy Westside. Wow. Wraca marzenie o koncertach. Chcesz prawdę o mnie w kilku wersach? Wegetowałem na backstage'ach. Nie mogłem sobie znaleźć miejsca, gdy w każdym słowie tylko presja. No powiedz, ile w tych kopertach? Ile w tych kopertach? Najważniejszy przecież fame i hajs, wykluczające się podejście. Spalam kolejny gram, w oczach przyjemny piach. I choć nie chcesz mnie znać, akceptuję ten stan. Ach, Mikołaj to duch, nieuchwytny jak wiatr. Choć nie znamy się już, przecież dobrze mnie znasz. Nie rozumie mnie świat, nie rozumiem go ja. Czy potrzebny nam czas, czy niepisany nam. Spalam kolejny gram, w oczach przyjemny piach. I choć trochę mi żal, akceptuję ten stan. Dotarła do mnie twoja wersja. Wow. O Miku kultowym jak Wespa. Lecz są też słowa, których nie znasz.
dlatego miota tobą wszechświat. Wow. Wracając jeszcze do rozejścia, namalowany tchnieniem pejzaż, odkrywam nagle, jakby przestał na duszy ciążyć jakiś przestrach. Wow. W dalszej podróży życzę szczęścia. Temat zamyka ta piosenka. Nasza przygoda była świetna. Przynajmniej tak ją chcę pamiętać. Po sygnale nagraj wiadomość. Spalam kolejny gram, w oczach przyjemny piach. I choć nie chcesz mnie znać, akceptuję ten stan. Ach, Mikołaj, to duch nieuchwytny jak wiatr. Choć nie znamy się już, przecież dobrze mnie znasz. Nie rozumie mnie świat, nie rozumiem go ja. Czy potrzebny nam czas, czy niepisany nam. Spalam kolejny gram, w oczach przyjemny piach. I choć trochę mi żal, akceptuję ten stan. Gdziekolwiek jesteś, wejdź na www.radiocampus.fm.